A więc nazywam się Mariusz i dzisiaj Wam opowiem o dosyć podstawowej, jak na nasze spotkania, publikacji naukowej. Dlaczego w ogóle ta publikacja? Kiedy przegląda się w internecie jakieś rozmowy, jakie publikacje naukowe powinien przeczytać każdy programista, każdy informatyk, pojawiają się takie publikacje jak Turinga, Church'a, jak rozpocząć taką matematyczną, wdrożyć sobie te matematyczne podstawy na programowanie. Ale no, czy my się chcemy tak aż bardzo zajmować matematyką? No właśnie. Więc następnym krokiem, skoro już byśmy mieli te podstawy, jak operować w taki formalny sposób, przy pomocy maszyny Turinga albo rachunkiem Lambda, warto by było dodać sobie jakiś sposób walidacji tego, czy operacje, które wykonujemy na danych, są poprawne. Więc może zaczniemy sobie, jak wygląda świat bez typów. Ja wiem. No, jest dosyć ciekawy. Właśnie. Bez typów nie znaczy słabo typowane. To są dwa odmienne pojęcia. Nietypowane znaczy dosłownie praktycznie, że mamy dostępny w języku tylko jeden typ. W maszynie Turinga czym to będzie? Ktoś może pamięta? Komórka pamięci. Formalnie na to mówią symbol. W rachunku Lambda? Funkcja, czy wyrażenie Lambda, na jedno wychodzi. W pamięci komputera. No, powiedziałbym, że poprawne. No, słowo maszynowe. No, to jest moim zdaniem to są synonimy, więc nie czepiam się. No, miałeś rację. No, ale kiedy piszemy w assemblerze, operujemy sobie na tych słowach maszynowych, komórkach pamięci, zwał jak zwał, dochodzimy do momentu, w którym jednak w zależności od tego, co znajduje się w tych komórkach pamięci, musimy używać różne instrukcje. Czyli buduje się jakiś podział, że te instrukcje używamy do tego, te do tamtego. No więc spróbujmy sobie to pomału jakoś podzielić. Możemy je podzielić na podstawie ich zachowania i wyglądu w pamięci. Jesteśmy koksami, nie potrzebujemy typów, więc my będziemy rozpoznawać typy na podstawie tego, jak one rzeczywiście dane są ułożone w pamięci. No to mamy na początek liczbę całkowitą, znak i liczbę zmienną przecinkową. Myślę, że bylibyśmy w stanie rozróżnić, co jest co sami. Liczba całkowita jest zapisana po prostu w reprezentacji binarnej. Znak będzie zazwyczaj w zakresie od 32 do 126. Znak, który można wypisać na ekran z tablicy ASCII. Liczba zmienno-przecinkowa. Znak, wykładnik mantysa. Myślę, że bylibyśmy w stanie dojść do tego, co jest co. Idźmy dalej. Wskaźnik albo funkcja. Przez funkcję mam tu na myśli adres pamięci, pod który zostanie wykonany skok. No, będziemy w stanie rozpoznać, że jest to jakiś adres w pamięci, na którym operuje dana aktualna aplikacja. Nie wiem, co zrobić. Patrząc na same dane? Bardzo podobne są te adresy zawsze, więc jak wejdziesz w jakiś... Musimy zrobić kontekst, nie? Musisz po prostu jedno, jak, no maszynę, tak, to nie. Nie masz szans. Jak masz kontekst, ale tak liczbę zmienno-przecinkową rozróżnić od innych też by było ciężko bez kontekstu. Przyjmijmy, tak, że jednak mamy cały, że to nie jest jedno słowo maszynowe, tylko raczej cały zrzut pamięci. Tylko nie mamy w tym momencie kontekstu, jakie instrukcje są na tym wykonywane. Bo jeżeli byśmy podejrzeli, co się znajduje za tym adresem, na który wskazuje adres do funkcji,
to byśmy może byli w stanie, jakbyśmy zdeasemblowali to, co się tam znajduje, że jednak te dane, które tam się znajdują, mają jakiś opcode, argument. Przy deasemblacji dałoby się do tego dojść. Jeżeli zdeasembluje się fragment pamięci, w którym mamy zwykłe dane, to zazwyczaj to są z góry na dół nopy i coś dziwnego. Bo zazwyczaj w pamięci mamy zera. Chyba, że no, mamy pamięć w starszych systemach, to było, że coś tam pamięć zostawała po poprzednich aplikacjach. Teraz raczej wycieków takie wycieki się już nie zdarzają. No ale wskaźnik, nadal jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Tablica, czyli adres na miejsce w pamięci, w którym dane się powtarzają. Jest to jeszcze do odczytania. No to idziemy dalej. Struktura, i tu się już robi wesoło. Bo mamy obszar w pamięci, w którym mamy kombinacje powyższych. Jak do tego dojdą jakieś... W C można zakładać takie fajne struktury, w których operujemy na poszczególnych bitach. Czyli nie jesteśmy... Są one operujemy na określonych... Nie są one ułożone w słowa, tylko cała struktura musi się zawrzeć w słowie albo w wielokrotności słowa. To będzie dalej. Potem mamy jakieś już bardziej złożone struktury. Takie podstawowe lista, stos. Z jednej strony będziemy wiedzieć, że jak już rozgryźliśmy strukturę, to już pewnie w tym momencie wiemy, że jednym elementem tej struktury jest dana, drugim elementem struktury jest wskaźnik na kolejną strukturę. No, ale to się już robi coraz bardziej skomplikowane. No i na koniec Unia. No i co znajduje się w tym miejscu, jeżeli w jednym miejscu mamy tu początek stringa, w innym miejscu mamy jakiś wskaźnik, bo ktoś sobie tak wymyślił. No i taka typowa Unia, jak znamy z języka C. No robi się to już wesołe. I mamy do tego napisać kod, który piszemy w assemblerze. Jeżeli gdzie nie wiemy, jak jest, byśmy musieli za każdym razem pod tym sobie ręcznie notować. Pod tym adresem znajduje się dana o takim typie. Czyli ręcznie tworzymy sobie własny system typów, a nie o to chodzi jednak. Zatem czym w ogóle jest typ? Autor publikacji Luca Candeli określił to jako ubranie albo pancerz dla tej surowej reprezentacji danych, która znajduje się pod spodem. Chroni nas jako programistów, nie użytkowników aplikacji, przed użyciem złej instrukcji i uszkodzeniu tych danych. Gdyż jeżeli weźmiemy dwie liczby całkowite i spróbujemy je zsumować poprzez w koprocesorze jako liczby zmiennoprzecinkowe, to otrzymamy bzdury. Nie o to chodzi. No dobra, określiliśmy sobie, czym jest typ i po co nam w ogóle on jest potrzebny. Zaznaczę, że od wydania tej publikacji minęły 34 lata. Autor wspomniał o tym... Nie, grubo nie. Autor tej publikacji... W zasadzie wspomniał tylko, że oni by się chcieli w ramach niej skupić na górnej prawej stronie tego wykresu, czyli tego, co wilki lubią najbardziej. No, ale tak spójrzmy na to bardziej ze współczesnego punktu widzenia, jak my rozumiemy te pojęcia. Języki statycznie typowane, czyli sprawdzane w trakcie kompilacji. Ale już nie tylko, bo coraz więcej mamy narzędzi, które pozwalają na analizę statyczną typu w językach dynamicznie typowanych. Python, Elixir, już tak z pamięci mówiąc, z którymi się spotkałem. Pewnie jest tego coraz więcej i... TypeScript. Z TypeScriptem, powiem ci, miałem dylemat, gdzie by go tu umieścić.
No bo TypeScript jest silnie typowany względnie, jest statycznie typowany, bo jest transpilowany do czegoś. Na etapie transpilacji dostajesz wszystkie błędy, ale jest transpilowany do czegoś, co się znajduje w lewym dolnym rogu. Ja się nie zgadzam, że to powinno być tu, tylko tam gdzieś na ścianie w rogu na dole. Gdzie by się mieścił Go? TypeScripta? Go. Go. Z mojego punktu widzenia raczej gdzieś, myślę, pod Haskellem. Raczej po statycznej stronie, ale nie jest dosyć silnie typowany. Głównie przez to, że bardzo nadużywa się interfejs i rzutowania. Znaczy, jak to tam ładnie było nazwane? Typecasting? Właśnie, to chodzi. No, tyle co ja pisałem w Go, kod, który ja dostałem, mam wrażenie, że ludzie tam nadużywali tego, bo... A potem sam zacząłem w tym pisać i kurczę, nie da się inaczej właśnie, więc... Jak wprowadzą jakieś fajne mechanizmy, generyki, to może się podbiją do góry. Czyli chodzi o tego TypeScript, jak powiedziałeś, że też jest transpilowany do JavaScriptu. W sumie mi się wydaje, że nie powinnaś się patrzeć na to, co jest pod spodem. Tak? Co jest pod spodem. Każdy z tych języków tak naprawdę w końcu jest wykonywany w kodzie maszynowym, gdzie nie ma typów. Mhm. Więc wydaje mi się, że to, co jest pod spodem, nie powinno mieć raczej znaczenia. Chyba, że jakieś eksterny, nie? No ale też te pojęcia statyczne w trakcie kompilacji, czy przed uruchomieniem, dynamiczne, czyli kontrola typów po uruchomieniu już aplikacji w runtime, to są dosyć rozmyte pojęcia w tym momencie, więc rzeczywiście takie rozrzucenie tych, no myślę nawet, że mielibyśmy różne zdanie co do tego, gdzie który język się znajduje. Mam jeszcze jeden problem. To znaczy mam wrażenie, że w ćwiartkach trochę chaotycznie są te języki ułożone. No właśnie do tego zmierzam, że myślę, że każdy z nas inaczej by to mógł nawet rozłożyć. To samo się tyczy silnie i słabo typowanych języków, bo w ogóle jaka jest definicja silnie i słabo typowanych języków? Próbowałem szukać po publikacjach, sama Wikipedia podaje więcej definicji, bo jest ich sporo. Autor tej publikacji powiedział, że silnie typowany język, że w silnie typowanym języku nie ma możliwości na type error w trakcie runtime, co jednak dotyczy języków raczej statycznie typowanych, więc... Silnie typowanym znaczy, że string to string, a słabo typowanym znaczy, że string to int. Albo string, albo tak, coś innego. Ale jeżeli właśnie w słabo typowanym mamy jakieś niejawne konwersje typów, no to gdzie postawimy tą granicę? W C-Sharpie, który jest na samej górze, w Haskellu pewnie też... Jesteśmy w stanie wykonać niejawną konwersję typu z liczby zmiennoprzecinkowej na liczby z całkowitej na zmiennoprzecinkową. Zazwyczaj ta operacja jest dozwolona. Czy ktoś zna jakiś język, którym nie jest? W większości języków silnie. Haskell silnie na przykład z tego z integera na inta, nie? Musisz wywołać niejawną konwersję. No to mamy jeden. PHP to jest inny język słabo typowany, bo tam string może zamienić się w inta. To jest tylko, że sprawdzasz, czy string jest większy od 2 i on spodobnie konwersję. Od tego momentu zawsze wartość tej zmiennej będzie inna. Ale z PHP to można z taką ciekawostkę, że on jest od pewnej wersji, że jest on może być strict. Czyli jest bardzo silnie sprawdzany i nawet silniej niż na przykład Python. Jedyna konwersja dopuszczalna to z floata, więc inta do floata, ale z floata do interna na przykład. Ale znowu jest problem, bo to jest zrobione tylko przy argumentach funkcji, nie? A na przykład nie możesz, teraz znowu, możesz to zrobić bardzo silnie typować gdzieś tam przy wywołaniu funkcji, jak jest parametr funkcji, ale znowu jak już masz jakąś zmienną, to znowu jej już nie możesz typować. To znowu jest pomieszane. To jest w zasadzie niejawno wygląda. A potem mamy znowu JavaScript, w którym są jakieś w ogóle reguły, czego nie można, bo nawet stringa na tablicę obiektów da się zamienić i czasami nawet sam to robi, mimo że tego nie chcemy. Więc jak dla mnie ten cały podział jest bardzo rozmyty,
chociaż z reguły będziemy się starali zajmować tą górną częścią wykresu. I będziemy bardzo starali się unikać tej lewej dolnej części, zwłaszcza tego języka, który zaczyna się na PH i kończy na P. No to teraz, skoro omówiliśmy sobie już trochę typy, typowanie, przejdźmy do tego, co z tym typowaniem możemy zrobić. W zasadzie zastanawiałem się, jakie istnieją współcześnie jeszcze języki monomorficzne, w którym nie mamy żadnych, kiedy zawsze jeden typ pasuje do funkcji, która przyjmuje ten typ, będzie pasowała tylko ten jeden typ. Autor mówił, że to był Pascal, ale to było w 85. Teraz mamy już Object Pascala i jak ja pamiętam Pascala ze studiów, to się dało zrobić, więc czy jeszcze mamy takie języki monomorficzne? No chyba tylko stare wersje jakichś języków już. Więc no taki jest podział w tej publikacji. Ale dla nas ważniejsze są języki polimorficzne. I teraz jakie rozróżniamy w ogóle rodzaje polimorfizmu? W pierwszej kolejności polimorfizm rozróżniamy na autor nazwał go uniwersalny, który ma zastosowanie do nieskończonych zbiorów typów. Ten znowu uniwersalny polimorfizm znowu dzieli się na dwa kolejne rodzaje. Mamy polimorfizm parametryczny i ciężko to przetłumaczyć na polski, więc zostańmy przy angielskim sformułowaniu. Zaraz będzie jeszcze weselsze. Polimorfizm typu ad hoc, który ma zastosowanie do skończonego zbioru typów, czyli potrzebujemy żeby dany typ w kilku, dosłownie kilku kontekstach rozpoznawać. Słucham? Przynależność. Przynależność, ładnie. Polimorfizm przynależnościowy. Dziękuję. Znaczy, ogólnie bardzo częściej znany jako po prostu subtyping. Mhm. Mamy przeładowania. I teraz jest bardzo ładne sformułowanie. Jak to przetłumaczymy, wychodzi nam coercion, przetłumaczone wychodzi wymuszenie i gwałt. To nie jest poprawne tłumaczenie. Jak wpisałem w Wikipedię i przełączyłem na polską, to mamy zrzutowanie typów, ale wybór słów często jest ciekawy w oryginale, zwłaszcza, że już do dzisiaj nie jest to często stosowane. Często się stosuje coercion. No, ale nigdy się nie zastanawiałem dosłownie, co to znaczy. Że to jest wymuszenie, a w Polsce przetłumaczyli to narzutowanie z angielskiego jako casting. To teraz parametryczny polimorfizm, w zasadzie znany bardziej jako generyki lub templatki. I teraz jedna rzecz, której trochę nie rozumiem, bo była na nią poświęcona tylko jeden mały akapicik. Autor powiedział, napisał, że value sharing, w domyśle chodzi o wartość 0, którą można użyć dla wielu typów wskaźników, to jest parametryczny polimorfizm, co dla mnie jest trochę niezrozumiałe, gdyż mi się bardziej wydaje, że pasowałoby to do subtypingu. Naukowcy myślą, że computer science może po prostu mówić, to jest błąd systemu typów. Po prostu wyłącz systemu typów i błąd, który mówi, że generalnie jeśli dopuszczasz nulę, to tak naprawdę twój język jest unsafe. Unsound. Jeśli masz na polski unsound... Ciężko mówię, czy to znaczy soundless, ale to... Ale to było jakieś, wiesz, poprawnie zdefiniowane coś takiego. Unsound. Ja raczej w tej publikacji było o type safety jako... Type safety to po prostu mówi, że ten system jest sound, czyli na polskie, że
dobrze zdefiniowany, bo tak to było. Dobrze określone. No, ale pomijając value sharing, autor twierdzi, że jest to najczystsza forma poliformizmu, gdyż funkcja może być użyta, sparametryzowana funkcja w przykładzie, może być użyta dla praktycznie nieskończonego zbioru typów, też już o całą resztę zadba nam kompilator i sprawdzi, czy w ogóle ta funkcja jest możliwa do wykonania. Inclusion, czyli tak jak mówiłeś, subtyping albo interfejsy, implementacje interfejsów. To jest to samo. Więc na tym jest obrazek z Wikipedii. Myślę, że nad tym się nie będziemy rozwodzić, gdyż jak działa dziedziczenie, to chyba każdy się już spotkał. No, ale przechodzimy do przeładowań i rzutowania typów. Taki przykład, ponieważ to przeładowania możemy tworzyć funkcje, które o tej samej nazwie, funkcje o tej samej nazwie, która ma zastosowanie do wielu typów, ale w zasadzie to są funkcje, to musimy zdefiniować kilka razy. O rzutowaniu typów już mówiliśmy. Także o niejawnych konwersjach, które się w tym również zawierają. Z doświadczenia wiemy, że mniej więcej wynik tych działań będzie wyglądał w taki sposób, ale implementacja może ich być przeróżna, stosując kombinację tych dwóch mechanizmów. W pierwszy sposób możemy po prostu przeładować wszystkie cztery funkcje. Możemy przeładować czterokrotnie operator dodawania dla wszystkich kombinacji typów, które tutaj mamy. Możemy przeładować tylko jeden, ten drugi, dla dwóch typów zmiennoprzecinkowych i wykorzystać niejawną konwersję typu. W tym momencie tutaj byśmy mieli 7,0. Możemy w większości języków przeładowanie zachodzi tylko dla dwóch przypadków, dla dwóch pierwszych i dla dwóch pozostałych następuje konwersja typów do dodawania dwóch liczb zmiennoprzecinkowych. Jak sprawdziłem, wszystkie języki, które sprawdziłem, Go, Python, C#, właśnie w taki sposób to implementują. Ale jest to znowu ukrycie jakiegoś mechanizmu przed programistą. Musimy sobie sami pamiętać o tym, sprawdzić to. Już mechanizm kontroli typów nas o tym nie poinformuje. Dlatego autor mówi, że to nie jest true polimorfizm w tym przypadku. No i też ma zastosowanie tylko do znowu skończonej liczby typów. Sami musimy mieć określone, dla jakich typów mamy możliwe konwersje, bo jeżeli napiszemy tą konwersję samemu jako funkcję, to już musimy ją samodzielnie wywołać. Przeładowania to również sami piszemy przeładowane funkcje, które operują na różnych typach. I cała zabawa zaczyna się dopiero, kiedy zaczniemy stosować kombinacje tych mechanizmów polimorfizmu. I w tej publikacji autor w tym momencie ucina całą dywagację, gdyż to był tylko wstęp i przechodzi do bardzo matematycznych dowodów, w jaki sposób w zasadzie udowadnia, dlaczego to te wszystkie mechanizmy są prawidłowe. Dlatego abstrakcja danych jest liźnięta dosłownie pomiędzy linijkami rozważań matematycznych. Dlatego jest druga publikacja, do której teraz przeskoczymy, która jest napisana przez doktoranta poprzedniego autora. Została napisana w roku 2009 i przenosi rozważania na temat abstrakcji danych na współczesne czasy.
autor skupił się tu głównie na tym, w jaki sposób ludzie źle zrozumieli pierwotne intencje na temat abstrakcji danych. Przyznam, że na początku, jak zacząłem to czytać, byłem trochę zaskoczony. No, jak ja nie wiem, co to abstrakcja danych, czego ty, gościu, ode mnie chcesz? Potem to przeczytałem i mam troszkę mieszane uczucia co do siebie. Ciebie rację. Najgorzej, nie? Zwłaszcza, że dosłownie we wstępie już autor pisze o tym, że większość wręcz źródeł naukowych źle zrozumiało abstrakcję danych. A dlaczego i w którym momencie? Abstrakcja danych według niego służy ukryciu szczegółów implementacyjnych. I mamy dostępne dwie ścieżki postępowania, aby to osiągnąć. Abstrakcyjne typy danych, w skrócie często określane jako ADT, i obiekty. No i w tym momencie ja byłem zdziwiony, gdyż zazwyczaj się mówiło, że obiekty to jest sposób implementacji abstrakcyjnych typów danych, co według autora nie jest prawdą, bo są to dwa fundamentalnie różne koncepty. Pojęcia te są bardzo często stosowane zamiennie, a jedne i drugie charakteryzują się odmiennymi cechami i mogą być użyte do różnych celów. Zatem może my porównamy sobie obydwa rozwiązania na przykładzie implementacji zbioru liczb całkowitych. Zrealizujemy go na liście. Więc tak, aby zaimplementować zbiór liczb całkowitych jako abstrakcyjny typ danych, potrzebujemy następujące operacje. Musimy mieć jakiś konstruktor, który nam zwróci w tym przypadku pustą listę. Chcemy sprawdzić, czy nasz zbiór jest pusty, czyli mamy funkcję, do której przekazujemy listę i otrzymujemy wartość logiczną, czy zbiór jest pusty. Chcemy dodać liczbę całkowitą do listy, czyli funkcja, która przyjmuje listę, drugi parametr liczbę i zwraca nam albo zmienioną, zmutowaną listę oryginalną, albo nową listę, jeżeli chcemy być bardzo pure. Sprawdzenie, czy wartość zawiera się w zbiorze i sumę dwóch zbiorów. W tym przypadku musimy sprawdzić, czy możemy albo użyć inserta, albo już to zoptymalizować w tym miejscu. Myślę, że implementacja tego jest dosyć oczywista i pokazywanie tego tutaj nie ma sensu, gdyż jest to po prostu bardzo prosty pseudokod. No i teraz dla kontrastu zobaczmy sobie, jak wygląda obiekt. Dla obiektów definiujemy interfejs. Tak samo potrzebujemy, czy zbiór jest pusty, czy zawiera daną liczbę. Musimy móc dodać liczbę do zbioru i wykonać sumę dwóch zbiorów. Ale implementacja tego już zaczyna być inna. Gdyż po implementacji abstrakcyjnego typu danych w każdej z tych metod mamy dostęp do tej oryginalnej listy, w której przechowujemy unikatowe liczby całkowite. Zaś w obiekcie nie mamy dostępu do reprezentacji ukrytej wewnątrz obiektu. Zatem
Implementacja wygląda mniej więcej tak. Musimy sobie napisać konstruktory lub funkcje operujące na obiektach. Konstruktorem obiektu pustego wygląda w taki sposób. Dla przy zapytaniu, czy obiekt jest pusty, zwracamy zawsze wartość true. Czy zawiera daną liczbę? No jest pusty, więc nie zawiera nic. Zawsze zwracamy wartość false. Kiedy dodaję, i tutaj się zaczyna różnica. Kiedy dodajemy liczbę do zbioru, wywołujemy znowu konstruktor nowego zbioru insert. Jak to tutaj wygląda? Zajmę się tylko tym kawałkiem, gdyż jest on najważniejszy. Sprawdzamy, dodając liczbę i, sprawdzamy, czy dodając liczbę i do zbioru, tworzymy funkcję contains, która, jeżeli ta liczba i jest równa tej dodanej, lub poprzedni zbiór, czyli zbiór, w tym przypadku zbiór pusty, lub zawiera. Zatem tworzy się nam taki trochę rekurencyjne wywołanie. Nie wiem, czy to dobrze teraz opisałem, czy nadążacie za tym. Insert jest praktycznie wywoływany rekurencyjnie w tym miejscu. I jak sobie już stworzymy taki zbiór zawierający ileś liczb, to zawsze wywołanie, czy ten zbiór zawiera tą liczbę, zacznie od ostatniego dodanego i będzie się kolejno wywoływać, czy zawiera ostatni, czy zawiera poprzedni dodany, i cały czas będzie przechodzić przez taki długi warunek. Rozwiązanie jest bardzo, moim zdaniem, czytelne, ale w porównaniu z abstrakcyjnym typem danym jest mało optymalne. Jak wykonać, ale za to, jak wykonać w tym momencie sumę dwóch zbiorów? Gdyż to zaczyna być już ciekawsze. W sumie zbiorów sprawdzamy, czy pierwszy zbiór zawiera tą liczbę i czy drugi zbiór, lub czy drugi zbiór zawiera tą liczbę. I to jest koniec całej implementacji. W abstrakcyjnym typie danych musieliśmy używać inserta, żeby stworzyć nową listę, która zawierała elementy pierwszej i drugiej. Tutaj wykorzystujemy tylko poprzedni obiekt i drugi obiekt i wywołujemy tą samą metodę na dwóch obiektach. Zatem implementacja robi się o wiele z naszego punktu widzenia programistów prostsza, ale do wykonania będzie o wiele więcej operacji. Użycie takich obiektów, tworzymy pusty zbiór konstruktorem empty, dodajemy jedynkę, dodajemy trójkę. Jako wywołanie na... Tu powinno być B. Wywołując trójkę, mamy tutaj na myśli metodę contains. No dobrze. W zasadzie te dwie implementacje są sobie równoważne. Ale co, jeżeli byśmy chcieli przedstawić zakres liczb? Chcemy powiedzieć, że dodajemy do zbioru, chodzi mi o abstrakcyjny typ danych, chcemy dodać do abstrakcyjnego typu danych zbiór od 1 do 10. Co jeżeli to nie są liczby całkowite? Jeżeli to będą już liczby zmiennoprzecinkowe, chcemy zawrzeć zbiór od 1 do 10 liczb zmiennoprzecinkowych. Zbiór ten z definicji już jest nieskończony. Wracając do liczb całkowitych,
może zróbmy sobie, chcemy mieć zbiór wszystkich liczb parzystych. No, a na abstrakcyjnym typie danych ciężko. Musielibyśmy w tym momencie zaimplementować reprezentację takiego zbioru w pamięci oraz osobne metody na dodawanie tych liczb. A co z obiektami? Zakres. Sprawdzamy, czy sprawdzana liczba znajduje się w tym zakresie. Jeżeli chcemy dodać jakąś liczbę do zakresu, to możemy po prostu użyć już stworzonej przez nas funkcji insert. Tak samo suma zbiorów. Liczby parzyste dzielimy, jeżeli jest podzielne przez 2. I już mamy w taki sposób zaimplementowane o wiele prościej niż w abstrakcyjnym typie danych, dosyć bardziej złożone konstrukcje. Także fajnym przykładem jest zbiór, który zawiera wszystkie liczby. Po prostu nigdy nie będzie pusty. Zawiera każdą liczbę, którą mu przekażemy. Nawet nie musimy sprawdzać, czy ona tam jest, bo z definicji jest. Dodając cokolwiek do tego zbioru, zawsze zwracamy ten zbiór, bo nie da się nic więcej dodać do zbioru, który zawiera wszystko. I to samo z sumą zbiorów. Suma zbioru pełnego i czegokolwiek innego da zawsze zbiór pełny. No, ale ma to też swoje wady. Co jeżeli stworzymy coś takiego? Czy zbiór jest pusty? No, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Czy zawiera tą liczbę? No, jeżeli aktualny czas jest podzielny przez tą liczbę, to nie, jest niepodzielny przez tą liczbę, no to zawiera. Jeżeli nie jest, to nie zawiera. Jeżeli chcemy dodać coś do tego zbioru, to dalej zwracamy ten sam zbiór. A jeżeli chcemy wykonać unię pomiędzy dwoma zbiorami, no to do tego dodajemy trójkę, bo tak nam się podoba. No i fajnie, tak programują. No ale z naszego punktu widzenia, kiedy my używamy jakichś zewnętrznych bibliotek, to nie będziemy w stanie do każdej biblioteki zajrzeć, dopóki coś nie przestanie działać. Zatem w tym przypadku abstrakcyjne typy danych powodują, że bardziej złożone idee będą napisane o wiele przejrzyściej. Ale z drugiej strony ich rozszerzalność jest niezbyt... abstrakcyjne typy danych ciężko będzie rozszerzać o inne. To miałem pisane. Właśnie, bo było podsumowanie. Dla abstrakcyjnych typów danych łatwiej jest dodawać nowe operacje, gdyż wystarczy, że dodamy jedną nową funkcję, która operuje na listach. Chcemy dodać, mamy insert, chcemy dodać remove. No to tworzymy funkcję, która z listy usuwa nam ten obiekt. W obiektach no rozszerzymy sobie interfejs o metodę remove, ale we wszystkich konstruktorach obiektów musimy zaimplementować tą metodę. Akurat w obiektach, akurat w tym przypadku nie byłoby to o tyle skomplikowane, gdyż można by napisać funkcję remove, która odwraca ten warunek. Jeżeli i jest różne od n, zawiera, jeżeli i dla i równego n ma zwrócić wartość true, jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to dopiero sprawdza, czy
pozostałe obiekty zawierają tą liczbę. No ale musimy znowu dopisać to w każdym obiekcie, który do tej pory stworzyliśmy. A na kilku slajdach stworzyliśmy już trochę, ich trochę. Z drugiej strony dla obiektów możemy tworzyć o wiele prościej nowe reprezentacje obiektów. Gdyż co sobie wymyślimy, czy to będzie znowu odwrócenie, negacja zakresu, możemy to napisać. Wystarczy stworzyć nowy konstruktor z odwróconym tym warunkiem. A w abstrakcyjnym typie danych znowu musimy tworzyć nową reprezentację, tego zachowania w pamięci i tak dalej. Abstrakcyjne typy danych są bardziej efektywne przy bardziej skomplikowanych obliczeniach. Obiekty już przy kilku operacjach ilość wywołań metod zaczyna bardzo szybko rosnąć. Gdybyśmy operowali na takim zbiorze przez kilka tygodni w jakiejś aplikacji biznesowej, to podejrzewam, że to by się skończyło Stack Overflow przy wywołaniu funkcji. Abstrakcyjne typy danych są raczej zalecane do języków, które są statycznie typowane. Gdyż mamy w trakcie statycznej kontroli typów jest sprawdzane, czy funkcja, którą wywołujemy, rzeczywiście ma zastosowanie do tych danych, które znajdują się pod spodem. Zaś w obiektach wywołujemy tylko metody na obiektach, nic więcej. Zatem obiekty raczej mają zastosowanie w dynamicznych językach. I widać to bardzo współcześnie. Raczej w językach językach, które były kompilowane, częściej budowały się twory, które bardziej przypominały takie abstrakcyjne typy danych, jak pokazałem tutaj, a w językach dynamicznie typowanych raczej staramy się operować już na obiektach. I przychodzi nam to naturalnie, nawet nie wiedząc, jakie były różnice na tym. I podstawowa, ta fundamentalna zasada między abstrakcyjnym typem danych a obiektem. Abstrakcyjny typ danych ma zawsze dostęp do reprezentacji tego, w jaki sposób on zapisuje dane pod spodem. Nawet jeżeli wykonuje operacje na wielu typach, na wielu elementach, a obiekt ma dostęp tylko do swojej własnej pamięci poprzez wywołania metod. Inny obiekt, mimo że będzie realizował ten sam interfejs, będzie tego samego typu, został stworzony tym samym konstruktorem przez klasy, cokolwiek, nie powinien mieć dostępu do pamięci innego obiektu. Oczywiście we współczesnych językach zostało to trochę, ta reguła została zluźniona, gdyż bardzo często musimy pisać systemy, które realizują zarówno jedną sytuację, jak i drugą. Takim przykładem, co by było dosyć trudno napisać jako obiekty, byłaby funkcja, która potrzebuje tą wewnętrzną reprezentację każdego dwóch obiektów. No w tym przypadku nie jesteśmy w stanie tego napisać i musielibyśmy to obchodzić naokoło znowu jakimś kod, który by został napisany do tej operacji, byłby o wiele bardziej skomplikowany. Autor też napisał, że jego zdaniem abstrakcyjne typy danych są o wiele prostsze w implementacji niż obiekty. Nas na studiach raczej uczyli, że obiekty są tym, co przychodzi łatwiej pisać programistom. No i w zasadzie z takim
z takim zastanowieniem bym tutaj zakończył.